Iwona to aktualna mistrzyni świata we fryzjerstwie, a prywatnie mama trójki dzieci. 17 lat temu przyjechała na zarobek do Danii. Początki nie były łatwe. Mam na imię Iwona, od 17 lat mieszkam w Danii. Jestem mistrzynią świata we fryzjerstwie. Kochają Polskę, ale postanowili zamieszkać za granicą. Początki były trudne, ale postawili na swoim. Nie chcieli pracować dla kogoś, tylko dla siebie. Przemyśleli sprawę i otworzyli własne biznesy. Teraz świetnie prosperują i pokazują światu, że Polak potrafi. W momencie, kiedy tutaj przyjechałam, tam dwa podstawowe słowa po angielsku: thank you i f*** you. Te dwa zwroty musiały Iwonie wystarczyć do rozpoczęcia kariery zawodowej w obcym kraju. Pracowałam chwilkę na zmywaku, w tym czasie poznałam mojego męża, Włocha, obecnie byłego męża, i tak już zostałam tutaj w Danii. Twardy charakter i upór doprowadziły Iwonę do miejsca, w którym teraz jest. Zapraszam serdecznie do mojego salonu fryzjerskiego w Kopenhadze. Jesteśmy na dzielnicy Frederiksberg w Danii. To jest jedna z najbogatszych dzielnic lub miasteczek w Danii. Kiedyś, kiedy się poruszałam po tym mieście autobusami jeszcze, to strasznie uwielbiałam przejeżdżać przez ten Frederiksberg i zawsze sobie myślałam, jejku, jak ja bym chciała tutaj dostać gdzieś mieszkanie i sobie tu zamieszkać. Oczywiście te marzenia spełniłam, tutaj zamieszkałam na tym Frederiksbergu i tutaj również otworzyłam sobie ten salonik. Fryzjerką chciałam zostać już od 8 roku życia. Uczyłam się swojego fachu u mistrzyni w malutkim zakładziku fryzjerskim. Właściwie to ona jedna się ulitowała nade mną. Przyjęła mnie na praktykę, ponieważ moje oceny w szkole podstawowej były bardzo słabe. Moja mama nie potrafiła mi znaleźć nigdzie praktyk. Ona jako jedyna nie zaglądnęła na świadectwo szkolne, tylko poprosiła o to, żebym coś zrobiła w tym salonie. Chciała sprawdzić moje zdolności manualne. Oczywiście nic mi tam nie wychodziło, wszystko mi wylatywało z rąk. Stwierdziła, że nie mam w ogóle siły w palcach. No i następnie kazała mi narysować rysunek. Kiedy zrobiłam ten rysunek, stwierdziła, że mam talent i zostaję. Tutaj jest taka moja ścianka chwały, na której wiszą oczywiście moje najważniejsze odznaczenia i dyplomy. 3 mistrzostwa świata indywidualne. No i srebro. Także wszystkie medale już mam. To już jest mój ostatni rok mistrzostw. Później mam zamiar zostać sędzią międzynarodowym i trenerem kadry. Iwona od kilkunastu lat startuje w Mistrzostwach Świata we fryzjerstwie. Już 3 razy zdobyła złoty medal w różnych kategoriach strzyżenia męskiego. Czesałam również w swoim salonie gwiazdy muzyki. Na przykład tutaj moje pamiątkowe zdjęcia z Popkiem. Tutaj jest jeden z największych moich zdobyczy, czyli puchar mistrzyni świata. Takie puchary w jednym roku zdobyłam 2, więc niektóre rzeczy są bardzo unikatowe i będę chciała być z nimi pochowana. Do tej chwili jeszcze wiele głów ugnie się przed Iwoną. To prawdziwa królowa fryzjerstwa. I w tej koronie. Jaki jest sekret sukcesu jej królewskiej mości? Ja pracuję jako fryzjer bardzo szybko. Duńskie salony fryzjerskie funkcjonują na zasadzie przyjmowania jednej klientki na 3-4 godziny. Ja takie klientki obsługuję w swoim salonie 3-4 naraz, więc ja jestem w stanie, mimo to, że ta moja cena jest troszeczkę mniejsza niż w duńskim salonie, zarobić razy 2. Mój dochód, powiedzmy dzienny, potrafi nawet dosięgnąć 1000 euro i bez takiego dochodu ja nie ruszam się ze swojego salonu, nie wyjadę szkolić za inne pieniądze i nie będę pracowała inaczej. A dlaczego? A właśnie ze względu na wysokie podatki i wysokie płatności za różne rzeczy. Na przykład taka jedna głowa treningowa to jest koszt od 100 do 250 dolarów. To są projekty, które się wykonuje czasami 10 razy na 10 różnych główkach, zanim taki projekt przystąpi do Mistrzostw Świata lub do Mistrzostw Polski. Przed mistrzostwami Iwona strzyże głowy na okrągło. Tutaj mam około 40 główek. Niektóre są zupełnie nowiutkie, niektóre są już dawno temu zużyte. Możemy tą zabrać i tą.
ta głowa i ta głowa wygrała międzynarodowy tytuł mistrza Polski. Ta i ten projekt to był brązowy medal mistrzostw świata. Z tego powodu jestem dumna, że przywożę te medale światowe. Staramy się wszyscy z kadry zdobyć na to jakieś fundusze i startować co roku. Niestety państwo polskie, gdzie my jakby jesteśmy kadrą narodową, nie wspiera sztuki fryzjerstwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oj, czekam na ciebie. Dzień dobry. Jak tam, zdróweczko, wszystko dobrze? Proszę bardzo. Tutaj mamy Nataszę. Natasza jest moją stałą klientką od 4 lat. Przyjeżdża do mnie 150 km. Bardzo się cieszę, że mam możliwość zrobić jej dzisiaj włosy. Ja też bardzo cieszę. No, tutaj będzie fajna dzisiaj przemiana, bo mamy większy odrost. Także bardzo się cieszę. W Danii jestem aż 17 lat, ale od 12 lat prowadzę salony fryzjerskie. Tutaj w salonie naszym mamy fajnego barbera, mamy świetną kosmetyczkę. Także takich moich współpracowników dobierałam latami. Dzień dobry. Tutaj mamy Beatkę. Beatka jest naszą praktykantką. Postanowiła zostać fryzjerem. Prowadzę firmę sprzątającą. Postanowiłam zmienić coś i zacząć uczyć się fryzjerstwa. I stwierdziłam, że najlepiej się uczyć od najlepszych, więc przyszłam do Iwonki na kurs. Teraz byś zrobiła tak. Dobra, zdejmijcie te warkoczyki. Mhm. I byś umyła tą lalę, bo chyba ją... No, ona już jest taka zakurzona. Półroczny kurs kosztuje 21 tysięcy koron. Ale te pieniądze są naprawdę bardzo dobrze wydane. Dzisiaj nauczycie strzyc. Podwójny stres będzie, ale będziemy to próbować. Najbardziej na świecie kocham swoją pracę. Także jestem pracoholiczką, przyznaję się do tego. Generalnie właściwie mój ostatni rozwód był powodem tego, że wolałam być w pracy niż w domu. No ale my żeśmy 10 lat przetrwali razem i koniec. Ale mamy fajny kontakt, dobry kontakt właściwie. Mamy dwoje dzieci, więc... Tak naprawdę, no to zawsze ten kontakt jakiś tam będzie. No tak, z dziećmi to tak. Klaudia, ja tutaj podłączę maszynę i ty za 20 minut zabierzesz panią i spłuczesz mi tył, bo wiesz co, tutaj troszkę jest tych włosów. Klaudia to najstarsze dziecko Iwony. Jak ma czas, to wpada do salonu pomóc mamie. Dobra, Beatka, jak tam ci idzie, wyprostowałaś już, tak? Już prawie kończę. Dobra, no. Iwona jednocześnie strzyże i szkoli nowe pokolenia fryzjerek. W jej życiu nie marnuje się żadna minuta. Dan, mógłbyś przyciąć mi boki? Tak, teraz? Tak. Mistrzyni fryzjerstwa strzyże się u barbera? Dan mnie zawsze podgala boki na łyso, bo siwieje, żebym nie wyglądała staro. To jest chłopak, który tutaj mieszka w Danii, ale jest z Rumunii oryginalnie. Jestem bardzo szczęśliwa, że dołączył do naszego teamu w salonie i będziemy już na zawsze razem. Oczywiście zwracam na siebie uwagę, idąc po ulicy. Czy lubię się wyróżniać? Zawsze się i tak wyróżniałam. Właściwie tatuuję się od 19 roku życia, więc jak coś się wydarzyło ciekawego w moim życiu, to idzie kolejny tatuaż. Na dzień dzisiejszy to nikt nie może się spodziewać, co ja jutro wymyślę. Wkurza mnie to, jak widzę, że ludzie czepiają się do tych tatuaży i mówią: nie, no taka wytatuowana, no to nie, nie, no to jak to? Powiem wam tutaj jedno, nie czepiajcie się ludzi z powodu ich innego wyglądu. Dopóki nie poznacie tej osoby, to naprawdę nie jesteście w stanie w ogóle nic o niej powiedzieć. Klaudia spłucze nam tył najpierw. Można troszeczkę do góry nawet podnieść. Super. O. To ona sobie tutaj wszystko zdejmie. Klaudia to jest moja córka. Studiowała psychologię w Ameryce w koledżu. Przyjechała teraz, zrobiła przerwę, żeby troszkę sobie zarobić pieniążków, popodróżować. Lubię tutaj po prostu być. Każdy się śmieje, uśmiecha i gada i jest głośno, a nie jak w duńskich salonach, jak siedzą jak roboty i nic o sobie nie mówią. I wszyscy do mnie też mówią, że powinnaś salon po mamie i powinnaś być fryzjerką. Coś bardziej mi idzie, ale na razie jeszcze nie. Może coś się kiedyś stanie takiego. Zna się na tym, ma to we krwi i dalej nie chce być fryzjerką. No ale cóż, nie będę jej zmuszała, ale musisz tu przychodzić.
Dużo czasu spędzamy razem i dużo gadamy i mi opowiada rzeczy, ja opowiadam. Jak coś mnie źle, to nie boję się, że o, muszę mamie coś powiedzieć albo coś zrobiłam i no jeszcze, że to mówię. Myślę, że nawet jak będzie miała 30-40 lat dalej, będziemy mieszkali razem. No, te małe się szybciej wyprowadzą niż ja. Prędzej ja się wyprowadzę niż ona. Czuję, że jest oczywiście, że mamą, ale też moim najlepszym przyjacielem i mogę z nim o wszystkim gadać, rozmawiać. Tutaj mamy wspaniały przykład na to, jak bardzo można zmienić włosy klientce. Pani ma delikatne włoski, takie cieniutkie dosłownie jak pióreczka, więc Ola dzisiaj tutaj przedłuży tej pani włosy. Tutaj mamy naturalne włosy kupione. Dziewicze, czyli z obciętych włosków u dziecka. Naturalne i niepoddane farbowaniu włosy są wytrzymałe, miękkie i lśniące przez cały okres noszenia. Nasze usługi są sprzedawane w Danii jako polskie, także jestem dumna z tego, że mamy Polki. Bardzo się cieszę z nimi współpracować. Na co dzień słuchamy tutaj polskiego radia, słuchamy polskich wiadomości. Często to słyszę, że ojejku, jak, to jest jak w Polsce. Bardzo się z tego cieszę. Stworzenie małego kawałka Polski na obczyźnie jest dla Polonii bardzo ważne. Beata będzie się dziś uczyć strzyc na specjalnej głowie treningowej. To jest fryzura na boba, będzie fryzurą na boba, czyli tak naprawdę dopracujemy tył do naszych ładnych, cięższych boków. Robić ścinanie na główce, tworząc tak jakby automatyczne cieniowanie tych włosów. Tak, w międzyczasie Klaudia zabiera panią na tonowanie. Świetnie. Maszynkę przystawiamy tak. Zawsze pod skosem, bo jak postawisz ją tak, no to wytniesz sobie w złą stronę dziurę, nie? Dobra. Nie spiernicz tego. Postaram się. Może to brzmieć troszkę dziwnie, ale dla mnie najważniejsze i najfajniejsze w prowadzeniu własnej firmy, własnego salonu fryzjerskiego, to było to, że wreszcie nie musiałam się żadnemu szefowi z tego tłumaczyć, że mam trójkę dzieci i jedno z nich jest dzisiaj chore i muszę wyjść i muszę jutro nie być albo mam zebranie w szkole. Po południu ciężko będzie, już sprawdzam. Są okresy bardzo trudne, kiedy na przykład jeżeli chodzi o grudzień, to proponuję zapisywać się już we wrześniu. To wygląda tak, że czasami muszę się ogłosić, że nie ma w ogóle terminów. Wtedy wszyscy nagle spanikowani dzwonią i niestety, ale ja nic nie mogę na to poradzić. Mistrzowskie cięcia i umiarkowane ceny, jak na danie, przyciągają klientów, zapewniając Iwonie rozgłos. Jestem znana w Kopenhadze. Myślę, że każdy Polak prawie o mnie słyszał. Bardzo pięknie. Aż muszę zrobić zdjęcie, bo po prostu aż sama w to nie wierzę, że jestem taka genialna, że cię tak nauczyłam. Skromność to nie jest drugie imię Iwony, ale jeśli chcesz robić biznesy za granicą, ludzie muszą o nich usłyszeć i je zobaczyć. Iwona robi zdjęcie każdej fryzurze i zamieszcza je na portalach społecznościowych. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Super nauczycielka. Kiedy widzę uśmiech na twarzy fryzjerki, której podarowałam swój certyfikat, no to wtedy się spełniam jakby najbardziej i wtedy najbardziej się cieszę. Zaczynam strzyżenie kaligrafem. To jest specjalna sztuka umiejętności strzyżenia. Urządzenie to zostało stworzone na podstawie brzytwy. Kaligraf to rewolucyjne narzędzie, które z wyglądu przypomina pióro. Kaligrafu nie można kupić. Należy odbyć szkolenie i zdać egzamin pod okiem ekspertów. Jest to technika dedykowana fryzjerom o najwyższym stopniu zaawansowania. Oczywiście takie strzyżenie jest o wiele droższe niż zwykłe obcięcie, ale to jest też inny czas poświęcenia uwagi dla włosa. Każdy włosek jest docięty osobno. Mieszkam w Danii 14 lat, ale 60 lat spotkala Iwony i jeżdżę do niej na farbowanie włosów. Bardzo ona mnie podoba i majsterstwo jej pracy. Każda moja klientka jest królową, kiedy wychodzi z mojego salonu. Pięknie ci pasuje ta korona. Bardzo podoba i
następny, jakby trzeba było jechać 200 kilometrów, to jechaliby. Sombre na twoje włoski 850, regeneracja 250, toner 200 i podcięcie kaligrafem 600. Wszystko razem 1900 koron. Super, dziękuję pięknie i do następnego, do zobaczenia. Do zobaczenia. Za chwilę dowiecie się, co robi Iwona po pracy i jak się mieszka w Danii. Iwona to trzykrotna mistrzyni świata we fryzjerstwie. Od 12 lat ma swój salon w centrum Kopenhagi. Niezwykłe przemiany, jakie klientki przechodzą u Iwony oraz rodzinna atmosfera sprawiają, że cena usługi schodzi na dalszy plan. Bardzo, bardzo piękne przedłużenie na tych delikatnych włoskach. Pani jak sobie pójdzie do domu, odchyli jej wiaterek albo cokolwiek się stanie, no to dalej nie widać łączy, które wykonałaś, także po prostu jest rewelacyjnie. Znam Iwonę też z polecenia, bo moja mama do niej kiedyś chodziła, siostra, także znamy się tutaj wszyscy drogą pantoflową. Oczywiście no efekt można zauważyć, jest ogromny. To będzie 2-300 za przerobienie kitki, założenie i zdjęcie włosków. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Dobra, tutaj już raport kasowy zrobiony, kurczę. Ciężki dzień pracy przeminął. Słuchaj, tak żebym cię bardzo prosiła, koniec, żebyśmy sobie coś zrobiły dla siebie teraz. No pewnie. Albo może ty byś coś mnie upiększyła. No zrobić. No to idziemy. Jednym z ulubionych zajęć Iwony jest dbanie o siebie. Korzystając z doświadczenia Oli, panie często świadczą sobie wzajemne usługi. Chciałabym sobie dokleić wyjątkowe rzęski. Tak jest, zrobimy, żebyś była jeszcze piękniejsza. Co to jest? Jak to się nazywa? To są rzęsy UV. Jakieś UV, odblaski. No, takie. No, to wreszcie może jak pójdę na imprezę, to zabłysnę trochę bardziej i... Może wreszcie gdzieś tam ktoś mnie dobrze przyuważy. A jak długo ty tutaj już jesteś, Ola, w Danii? No minęło niedawno 5 lat już jak jestem. A w naszym salonie to ile już? Z półtora czy dwa lata? No półtora zaraz będzie chyba. Zleciał czas. Na początku to tak nie wiedziałam, co mam myśleć. Ludzie to mówili, o ty taka i owaka, uważaj na Iwonę. A teraz proszę, jak nam dobrze razem, nie? I ja się czuję tutaj jak we własnym domu w tym salonie i się czuję z wami naprawdę, kurczę, jakby to była moja dosłownie rodzina. Powiem ci, że no, ja czasami też. Tu nawet jak nawet mi się nie chce wracać do domu, bo sobie myślę, że wolę sobie tutaj z wami posiedzieć i jeszcze pogadać, jak macie klientki czy coś. No dobra, a teraz co żeś tam w tej Polsce robiła wcześniej? W Polsce to trenowałam głównie crossfit i podnoszenie ciężarów. Bo obejrzałam film z capoeirą. I też chciałam tak umieć robić. Ja to mam tak z pornosami. Co z nimi robisz? Jak ty z tą capoeirą? A, obejrzałaś film i też tak chciałaś. No, pięknie. Fajne, nie? No i jak wam się podobają moje odblaskowe rzęsy? Właścicielka salonu lśni, choć prowadzenie biznesu w Danii ma też swoje bardziej szare strony. Muszę tutaj w Danii bardzo uważać na takie rzeczy typu nawet jak wyrzucam śmieci. Nie mogę sobie tak wyrzucić, tylko muszę go porwać. No bo na przykład jak tego nie zrobię, no to za chwilkę będę miała sąsiadkę w salonie, która przyjdzie się dopomnieć o to, żebym poszła i porwała karton. O. I tutaj. Muszę dobrze sprawdzić, bo dziewczyny nie wyjęły płynu do czyszczenia maszyny, żeby taki płyn, nie daj Boże, trafił tu do tego śmietnika. To już będzie, że zanieczyszczam środowisko. Mam ze sobą nożyczki. Doszło do tych sytuacji, że po prostu jestem zmuszona do opuszczenia swojego miejsca pracy niedługo i zmiany lokalu, ponieważ
takim trochę duńskim priorytetem ponad normę jest segregacja śmieci. I jeśli im to przeszkadza, no to uczepią się ciebie tego tak bardzo mocno, no, że nie dadzą ci właściwie żyć. Jeżeli chodzi o Duńczyków, to naprawdę mamy ich zupełnie tak, biorę ich tak na pół. Są tacy, którzy nas Polaków kochają i są tacy, którzy po prostu nas nie cierpią. Co do tych śmieci, to miałam sytuację tutaj jednej pracownicy administracji, która przyszła i pyta się mnie, czy ścinki włosów, gdzie ja wyrzucam, bo pewnie można by było gdzieś je oddawać albo coś z nimi robić takiego, żeby nie trafiały do zwykłego śmietnika z różnymi śmieciami. Ja nie rozumiem, pani do mnie mówi, ej, no to może nawet chociaż gdzieś do Anglii byś je wysłała i tam by coś z nimi robili. No miałam ochotę tej babie powiedzieć, no to sobie je kup ode mnie, te śmieci. Czasem mam wrażenie, że oni po prostu tak mnie tutaj nie cierpią, że nawet o te włosy się przypierniczają. Trafiłam na babę, która jest ścianą i w tym momencie stracę swój piękny salon, ale oczywiście nie ma tego złego i mam nadzieję odbudować go w innym miejscu jako jeszcze ładniejszy i jeszcze lepszy. Także bardziej wezmę to jako taką następną, kolejną życiową lekcję, czyli nie współpracuję się z byle kim, nie przekazuję się wiedzy za darmo i nie podpisuję kontraktu, który nie do końca jest zrozumiały i to wszystko. Wścibscy sąsiedzi i sztywna administracja budynku zmusza Iwonę do poszukiwania nowego miejsca na salon. Na szczęście są bliscy, którzy dodają otuchy w takich momentach. Jesteśmy w moim domu. Mieszkam tutaj z trójką swoich pięknych dzieci. Mamy tutaj trzy pokoiki, mieszkamy sobie skromnie w Danii. Mamy trzy koty, sfinksy. To jest taka fajna rasa golasków takich. Każdy jest o rok starszy, to jest rodzeństwo. Dzieci robią śniadanie, przygotowują dla nas posiłek. Rozmawiamy z dziećmi w domu po polsku. Oczywiście, kiedy były małe, próbowały mówić do mnie po duńsku, ale ja udawałam, tak jakbym w ogóle nie znała tego języka. Udawałaś? Jak do mnie coś chciałeś, picie albo coś, to udawałam, że nie słyszę tego po duńsku. Wiem, że nie jestem najlepszą mamą. Często one były same, albo często były pod opieką jakiejś opiekunki, niani, babci, cioci. Ale też wiem to, usprawiedliwiam się troszkę, że jestem sama i niestety, ale inaczej nie mogłam postąpić, jeżeli chciałam, żeby ten komfort naszego życia był dobry. Mia skończyła bardzo dużo kursów na gotowanie, na robienie kawy, także ona już jest taką małą profesjonalistką. Nawet myśleliśmy o tym, żeby otworzyła jakąś kawiarnię, bo w Danii, to jest taka ciekawostka, od 15 roku życia można mieć swoją firmę? Ja? Tak. Także tak jak jej tata jest szefem kuchni, ona też będzie szefem i już od najmłodszych lat gotuje. Okej, zabierajcie talerzyki i idziemy sobie zjeść. Ile cukru naładowałaś? Z miodem zrobiliście? Nie, z syropem. A czemu nie z miodem? Bo nie. Nie lubię chodzić na siłownię, nie lubię wcześniej rano wstawać i tak dalej, ale postawiłam sobie rurkę pole dance. Zaczęłam ją trenować tak naprawdę najbardziej w pandemii, kiedy zamknęli nas i człowiek nie miał co ze sobą zrobić. Pandemia uderzyła w każdego z nas. Iwona jednak tego czasu nie zmarnowała. Mogę wam pokazać tutaj parę takich podstawowych wejść na rurę. Oczywiście tutaj mamy troszkę mniej miejsca, ale mniej więcej to wygląda tak. I później jakiś tam zjazd w dół. No. No to może zabieram się na miasto. Mamy tutaj w Danii całą naszą rodzinę, czyli są dwie moje siostry i właśnie urządzane są urodziny jej dziecka. Także będziemy sobie urządzać grilla. Właśnie wzięliśmy ze sobą takie najpotrzebniejsze rzeczy. Ojejku, słuchajcie, patrzcie, jaki tutaj jest lokal taki jakiś duży. Akurat może by pasowało na nasz salon nowy. Ile miejsca? Wysoki jest, nie? Do wysoki, wysoko, no i taki trochę rozwalony, ale dałoby się coś tutaj chyba zrobić. Tamten też cały musiałam wszystko robić, więc to by nie był jakiś większy problem.
czynsz za wynajem takiego lokalu wynosi około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Iwona jednak jest zdeterminowana do przeniesienia swojego salonu. I tu sobie go... O, cześć, Mija. A Mika. Słuchaj, patrz, idziemy właśnie do cioci. Patrz, jaki tutaj jest lokal fajny. No. Blisko cioci Ani też. Bym przychodziła sobie do cioci Ani codziennie na kawę. No. Ale już pachnie. Ej, hi, Jimmy. Cześć, dobrze was widzieć. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Chodź, ciocia cię uściska. W Kopenhadze przebywają również dwie siostry Iwony wraz ze swoimi rodzinami. Dziś swoje 8 urodziny obchodzi Jonatan, syn jednej z nich. Hejka. Siemanko. Nice to meet you. Hejka. Wow, masz tyle prezentów. A gdzie Sebek? Moja siostra Ania. Iwona była pierwsza w Danii, no i po miesiącu czy dwóch, już nie pamiętam w tej chwili, ściągnęła mnie. Podała mi rękę w trudnej sytuacji i tak tu jestem. Czuję się tutaj jak w domu, czuję się na luzie, no czuję się szczęśliwa po prostu. Siostra Zoe i jej dzieciaczki. Timothy i Jonathan, nasz solenizant. Przyjechałam do Danii 13 lat temu. Bardzo spodobało mi się, jak ludzie się uśmiechają. Nieznajomi na ulicy. Strasznie mnie to zdziwiło. Pracuję jako menadżer sprzedaży. Zamierzam zostać w Danii już do końca. Oczywiście szefem kuchni jest mój szwagier Piotrek. Piotrek to jest mąż mojej siostry Ani. Moja mama jest silna, bo porodziło się dużo razy sama. Ma trójkę dzieci sama i wygrała mistrzyni świata też sama. Jest trochę szalona i inna niż inne mamy. I to ja lubię w niej, nie? Mama dużo wyjeżdża, ale jak ją potrzebujesz, to zawsze jest dla ciebie. Lubisz mizerię? No, jestem Polakiem. Trochę czuję się jak, tak, jak wyglądam, tak trochę brązowy jak Włoch, ale w środku się czuję trochę jak Polak. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Jonatan! Jej! Brawo! Dzięki takim chwilom z rodziną Iwona ładuje swoje życiowe baterie na kolejne dni. Kopenhaga to siedziba duńskiej królowej Małgorzaty II, a jej poddani to na co dzień naród przyjazny i uśmiechnięty, co zaprzecza stereotypowi o zimnych Skandynawach. Dzisiaj mam dzień wolny, jest niedziela, jest piękny dzień w Kopenhadze, jesteśmy w centrum, przyszliśmy na zmianę warty. Trochę wyglądają jak te moje główki treningowe. Te ich wielkie czapki kudłate. Nawet się troszkę dziwię, że to jeszcze się nie zmieniło i nie ma wartowniczek, ponieważ w Danii męskość jest troszeczkę inaczej spostrzegana przez nas, przynajmniej Polaków, niż męskość w Polsce. Na randce duńskiej spotkasz się z tym, że będziesz musiała za siebie zapłacić. Idąc ze swoim mężem do sklepu, w żadnym wypadku wątpię, żeby on się domyślił, żeby ponieść twoją cięższą torbę. Raczej będziesz musiała to sama zrobić. Nawet i wychowywanie dzieci to jest głównie zajęcie męskie, czyli wychodzenie z dziećmi na spacer. Widzimy często w niedzielę, w sobotę, weekendowych tatusiów, którzy latają z wózkami, zajmują się dziećmi, a te mamy gdzieś tam zajmują się jakimiś projektami. Zarabiają więcej pieniędzy, robią więcej funkcji niż mężczyźni w Danii. Idąc na randkę z kobietą duńską, możesz ją obrazić tym, że chciałeś jej postawić drinka. Wręcz przeciwnie, może być sytuacja taka, że to ta kobieta zaoferuje tobie drinka, a potem za chwilkę jeszcze zaproponuje jednak, że to ona ciebie wybrała i zabiera ciebie razem ze sobą. Polacy się z tego śmieją, wręcz mówią mi, ojejku, który to jest bar, do którego baru mogę się wybrać i spotkać się z taką Dunką, ale uwierzcie mi, że mężczyzna będąc zdobywany przez kobietę nie czuje się dobrze. Co prawda, to prawda. Choć dla pantoflarzy to kraina marzeń. Kraj jest pięknym krajem. Każdy, kto zna Kopenhagę i tutaj był, wie o tym, że Kopenhaga jest przepiękna. Ludzie są naprawdę o wiele bardziej zrelaksowani i szczęśliwsi, jakby.
Mamy bardzo mało oszustów i złodziejów, więc dlatego też tutaj lubię być. Ale przede wszystkim oczywiście to są zarobki, to są pieniądze. W moim kraju byłoby mi raczej o wiele bardziej ciężko to wszystko zdobyć, tego wszystkiego się dorobić. Jeżeli chodzi o Polskę, uwielbiam ten kraj i kocham jeździć tam, widzieć się z ludźmi z branży, ale do Polski nie wrócę, bo nie potrafiłabym się dogadać z klientem polskim, ale na pewno odnajduję się tam szkoląc, więc czuję się bardziej tam doceniona przez fryzjerów, przez przyjaciół fryzjerstwa, a przez klientki w Danii. Wysiłek i pieniądze włożone w szkolenia fryzjerskie na całym świecie dają rezultaty. Iwona sama w sobie jest marką i może pozwolić sobie na życie na odpowiednim poziomie. Dzisiaj przyjechałam do jednej z moich ulubionych restauracji, spotkać się z moimi przyjaciółmi i z moją rodziną. Hey guys! Cześć wszystkim! Cześć! Hey. Jak tam? Świetnie! Hej! Cześć Mikowski! No i dzisiaj będziemy sobie w wspólnym gronie razem zajadali. No to co, na zdrowie? Na zdrowie. To Mija, zjadłaś tą muszelkę? Czemu? Bo śmierdziało. Przestań. Jak chcesz być kucharzem? Jak? No nie, no to co ty? No ty musisz... Ale ja smakuję wszystko, ale co? Mija, nawet jakby to był szczur w Tajlandii, musisz to zjeść, bo to jest... jesteś będziesz kucharzem, będziesz musiała wszystko spróbować. Dawaj szybko do dzioba. Dziab. Ja muszę stawać ślub. Połknij po prostu. Wspólne kolacje niewątpliwie umacniają więzi i tworzą zgrany zespół. Kolejna metamorfoza z Olą. Co to znaczy? No to znaczy, że kobieta zmienną jest. Odmieniona Iwona rusza na drugi koniec miasta w bardzo ważnej sprawie. Słuchajcie, po Kopenhadze jeździ się autem bardzo ciężko. Wszyscy poruszają się tutaj rowerami, to jest miasto rowerów. No ale kupiłam auto, ten samochód oczywiście jest na raty, 2800 koron. Także tak naprawdę ja uważam, że każdego stać na taki samochód w Danii. I tutaj się opłaca mieć nowy samochód. Iwonie udało się założyć własny biznes w obcym kraju, ale teraz chce też pomóc odnaleźć się tutaj innym. Naprawdę jestem bardzo dumna z tego, że pochodzę z Polski. Potrafimy być braćmi i siostrami dla ludzi, którzy mają ciężko. To jest takie polskie. Jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, kochani, przedstawiam wam moją przyjaciółkę z Ukrainy. To jest Ania i jej córeczka Ewa. Przyjechały do Danii, ponieważ uciekały od wojny, a ja miałam tą okazję, żeby pomóc im tutaj dotrzeć przez Polskę, przez Niemcy, aż do samej Danii. Na Ukrainie pracowałam w biznesie hotelowym, głównie w restauracjach. Byłam kelnerką, administratorką czy dyrektorką. O Boże! Będziemy mieli dziecko! Iwona bardzo zaangażowała się w pomoc i osobiście przywiozła z Ukrainy Anię i jej córkę Ewę. Teraz została zaskoczona niezwykłą informacją. Co się stało, to byliśmy w odwiedzinach we Lwowie razem z Anią. Ania miała okazję zobaczyć się ze swoim kochanym mężem, za którym strasznie mocno tęskniła. No i co się okazuje, że Ania wróciła w ciąży. Także wielkie gratulacje. Czuję się fajnie, że wsiadłyśmy w ten samochód, pojechałyśmy przez te 18 godzin pod tą granicę ukraińską. Potem jeszcze kilka godzin nam zajęło przekraczanie tej granicy. Ja to wszystko zobaczyłam. Ja zobaczyłam takie budowane bunkry przez Ukraińców i to mnie tak jakby nadało te takie większe bicie serca, że ja jestem w miejscu, w którym są ludzie, tacy jak my, którzy byli tak bardzo szczęśliwi, a wszystko stracili. A ja jestem jedną z tych, którzy się przyczyniają, żeby oni troszeczkę dzisiaj się uśmiechnęli i mieli troszkę w życiu lepiej, więc to też mi daje takie samopoczucie bycia lepszą osobą. To co, może zaraz zaplanujemy
pomału ten wyjazd do Kijowa, nie? Iwona znowu chce pojechać za nią i odwiedzić jej bliskich na Ukrainie. Na Ukrainie będzie święto niepodległości, a na ulicach nie jest wtedy zbyt bezpiecznie. A tak? Bo ja mam w september moje World Champion. No to pójdź. Jak ty zmożesz to? Iwona jest bardzo miłą osobą. Bardzo nam pomogła. A teraz stała się dla mnie jak rodzina, bo w całym moim życiu nie spotkałam takich ludzi jak ona. Mam nadzieję, że to bardzo szybko się zmieni i będziecie razem. I że może to tak miało być, wiesz? Może jakbyś została, to by coś się źle stało. Coś by się... Tak to będzie dobrze. Oj... Просто людина, яка допомогла все, вона має свої. Івона помогла мені ve wszystkim. Ma własne dzieci, wiele własnych problemów, a ja patrzyłam na nią i nie rozumiałam, skąd ona bierze tyle siły, by pomóc mnie i mojemu dziecku. Zrobiła dla nas bardzo dużo i będę jej wdzięczna do końca życia. To do zobaczenia niedługo. Jak coś będziesz potrzebowała, to mów. Dobra, kochani. Bardzo się cieszę z dobrych wieści. Niedługo kocham pojedziemy. Cię. Kocham, kocham. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa. Pa, pa. Dobrego dnia. Pa, pa. Polak potrafi otworzyć się na innych, ale także zadbać o własne przyjemności. Gdzie zatem mistrzyni świata robi sobie fryzury? Tutaj teraz będzie dalszy ciąg mojej metamorfozy. Zaproszę was do mojej osobistej fryzjerki dzisiaj. Hello! Hi. Cześć, cześć! How are you? Jak się masz? Dobrze cię widzieć. Dziękuję. Co dziś robimy? Wiesz co? Chciałabym srebrzysty blond. Silver blond. So maybe... Może ten. Srebrzysty? Dobrze. To jest Zara, to jest moja fryzjerka osobista. Ona się zajmuje włosami afro, także dzisiaj przygotuję moje włosy w afro stylu. Iwona bardzo często zmienia diametralnie wygląd. To rodzaj jej wizytówki. Chciałabym je duże. Duże? Tak, jak największe. Tak, największe jakie można mieć. Otworzyliśmy salon 5 lat temu, a chwilę później poznaliśmy Iwonę. Przyszła do nas jako klientka. Teraz jesteśmy bardziej jak przyjaciele, partnerzy biznesowi. Iwona jest wspaniałą osobą. Polecam mnie swoim klientom, a ja przesyłam do niej swoich. Tak to teraz funkcjonuje. Teraz Zara wyparza wszystkie końcóweczki, żeby one się tak zamknęły, tak jakby się tam zakleściły, zagnieździły. I nawet jak rozpuści mi tą końcówkę warkoczyka, no to to już się będzie trzymało i on się po prostu automatycznie nie rozplącze. Wiesz już, jaki typ ozdób robimy? Złoty. Dobrze. Perfect. Dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. Jak zawsze jesteś najlepsza. So maybe I take blue. Chyba wezmę niebieski. Tak, wezmę niebieski i żółty. Zamiast tego wezmę te dwie. Okej, płacę za usługę 650 i za gumeczki 50, czyli 700 koron. Dziękuję, nie ma za co. 700 koron to 450 zł, a zmiana i poczucie zadowolenia prawie natychmiastowe. Jak widzicie, fryzjerka też potrzebuje fryzjera. Także tutaj jest moja metamorfoza, taka wow. Bardzo ją lubię, jest mi w niej wygodnie. No i to jestem taka też trochę prawdziwa ja. Takiej sportowej wersji. A już za chwilę dowiecie się, jak sportowa wersja Iwony dba o swój biznes w Danii. Iwona 12 lat temu otworzyła swój salon fryzjerski w Kopenhadze. Początkowo nieśmiała fryzjerka zmieniła się w pewną siebie mistrzynię świata. Jestem osobą bardzo kontrowersyjną, więc często słyszę o sobie od fryzjerów, których nawet nie znam, że coś tam niby po mnie poprawiali, albo jakieś tam kliniki są oburzone, że Iwona dużo przeklina, albo coś tam jeszcze. To tak jak wszędzie, nie? Czasami są ludzie, którzy cię po prostu nie cierpią, czasami są ludzie, którzy cię uwielbiają i tyle. Generalnie mam to w dupie, po pierwsze, a po drugie, nie będąc kontrowersyjna,
byłabym ciągle gdzieś tam w tle, w cieniu, właśnie kimś takim, o kim się nie słyszy i nawet nie wiem, kto to jest. Kontrowersyjna fryzjerka wie, że ludzie różne rzeczy mówią, więc najlepiej o swój biznes zadbać osobiście. Jesteśmy w miejscu, w którym robię zakupy, jeżeli chodzi o fryzjerstwo. To jest dosyć spora hurtownia na terenie Danii. Właścicielami są Duńczycy, my się tutaj przyjaźnimy i naprawdę mamy wspaniałą kolaborację, szkole dla nich. Jestem często przez nich zatrudniana jako szkoleniowiec z marki, którą przedstawiam. Hej! Tak, na pewno potrzebuję troszkę farb do włosów, tonerów, jakichś tam różnych rzeczy fryzjerskich, rozjaśniaczy, folii aluminiowych. Nie będziemy tam piekli kurczaka, ale będziemy robili pasemkę. W tym tygodniu to nie mam bardzo dużych zakupów. Generalnie to w hurtowni potrafię zostawić około 1000 euro tygodniowo. Jestem, myślę, dobrym klientem tej hurtowni. Oni zawsze mnie chwalą, mówią, że już wydałam u nich ponad 1000000 koron przez ostatnie 10 lat. Hi, Pia. Cześć, cześć Pia, jak się masz? Cześć, dobrze cię widzieć, dziękuję. Dziękuję. Dzisiejszy rachunek to jest tylko 1000 koron, także to jest w porównaniu z tym, co zawsze ty kupuję, bardzo malutko, no ale czasami jest taki lżejszy dzień, więc też fajnie. 1000 koron to niecałe 650 zł. Pieniądze tutaj wydane również szybko się zwracają. Tutaj jesteśmy w miejscu, w którym prowadzimy szkolenia razem z Piją. Pija jest Dunką i wraz z swoim mężem Filipem prowadzą hurtownię fryzjerską. Pija, minęło dużo czasu, od kiedy organizowałyśmy ostatnie szkolenie ze względu na pandemię. Może we wrześniu? Tak, w połowie, po tym jak zostaniesz mistrzynią świata. Wtedy będzie idealny okres i klienci. Iwona jest silną i niezależną kobietą. Jak obcokrajowcy przyjeżdżają do nowego kraju, to chcą pracować jeszcze więcej i osiągnąć sukces. Bardzo to w niej cenię. Świetnie, przygotowania trwają. Bardzo dobrze było cię zobaczyć. Tak, ciebie również było miło zobaczyć. Powodzenia. Czekam na nasze kolejne spotkanie. Dobrego lata. Wzajemnie. Iwona cały czas wydaje duże pieniądze na swoje szkolenia, ale też szkoli innych. Nie osiada na laurach, ale też nie buja w obłokach. Marzenia spełniłam chyba wszystkie swoje, tak myślę. Salon w Kopenhadze, fajni ludzie do współpracy, zdrowe dzieci. Pieniądze mi starczają na życie i daję sobie radę. I to jest dowód na to, że z bycia nikim, z zera, z podłogi, można się podnieść i naprawdę wejść na samą górę. Iwona przez lata, biorąc dorywcze prace, pokonując bariery językowe i skupiając się na swoim zawodowym doskonaleniu, udowodniła, że można mieć ekskluzywny salon w najdroższej dzielnicy Kopenhagi. Pokazała sobie i światu, że Polak potrafi.